Wiesz, kiedyś zastanawiałem, bo kiedyś rozmawiałem z moją koleżanką, która też uczy studentów, ale też próbowałem o tym rozmawiać z moimi studentami kiedyś, jakie jest trochę takie DNA polskiej mody, że skąd ona idzie. Czy my jesteśmy bardziej rosyjscy, czy bardziej niemieccy, czy bardziej skandynawscy i tak dalej, bo ciężko jest to powiedzieć. I gdzieś tam w pewnym momencie w trakcie tej dyskusji doszliśmy do tego, że nie bardzo wiadomo, że jesteśmy różni, ale coś, co charakteryzuje Polaków, to jest to, że Polak lubi wyglądać dobrze. W takim sensie, że także on uważa, że wygląda dobrze, ponieważ u nas nie ma czegoś takiego, że pani w szlafroku i w kapciach biegnie do sklepu na dole, żeby kupić sobie mleko. Ponieważ nie, ponieważ to się już wiąże z tym, że trzeba poprawić loka, coś założyć, zejść, uśmiechnąć się, kupić, wrócić do domu.